W kolejnym wydaniu Sądy Miejskiej pytamy wrocławian, jak zamierzają spędzić wakacje. Zamierzam spędzić na balkonie. Jest to dyktatura w środkowej Europie. Nie pracuję, nawet urlopu nie mam. Nie mam żadnych planów, nie mam żadnego pojęcia, co się stanie. Siedzę i czekam, aż los da mi jakąś szansę. Praktykę muszę zrobić przez wakacje, więc mam na 3 miesiące podpisaną umowę i niestety. Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego. Czyli nic, żadnego wyjazdu z miasta? Jak to... Przecież wyjazd jest. Trzeba przyjechać przez most ze Starego Miasta na Śródmieście. Jesteśmy na tym samym wydziale, piszemy pracę naukową i nie mamy na razie czasu na myślenie o wyjazdach. Natomiast z całą pewnością one zakiełkują, jeśli będzie taki moment, kiedy będziemy sobie mogli na to pozwolić czasowo. Wakacje w tym roku zamierzam spędzić na Mazurach. I co tam pan będzie robił? No raczej będę zwiedzał, będę spał pod namiotem, będę korzystał po prostu z roku w Mazur. Może praca, wyjazd na Biały Dunajec, inne przygody w górach, najprawdopodobniej tak całe wakacje. No i zarobić na studia na następny semestr, skoro już się zdało ten. No pewnie tak, lubię podróżować, także raczej w tę stronę. A bardziej Polska, zagranica? Nie, zagranica. Morze? Morze, Grecja, Włochy. Za krótko jak zawsze, niestety. To za krótko to znaczy ile? Za krótko to znaczy tydzień. A ile powinno być wakacji? Mniej więcej 2 tygodnie. To jest taki czas, żeby dobrze wypocząć i żeby wrócić do pracy zregenerowanym. Tydzień czasu to jest zdecydowanie za krótko. A zdradzą państwo, gdzie państwo wypoczywają? Na Krecie w tym roku. Także bardzo sympatycznie, ciepło, dużo słońca i świeże powietrze, nie to nasze wrocławskie tutaj. A może jeszcze uda się w tym roku gdzieś wyskoczyć? Może się uda, zobaczymy.